Wymiana uczniów w ramach programu Erasmus, jak słyszałam, udała się doskonale. Tak, wszystko wypadło super, można powiedzieć perfekcyjnie. Nasze dzieciaki świetnie się sprawdziły, super sobie poradziły, zajęcia były bardzo aktywne. Czas spędzaliśmy wędrując po mieście, które odwiedziliśmy, było to Buwe. No, zacieśnialiśmy więzy z nowo poznanymi przyjaciółmi, ćwiczyliśmy angielski, też troszeczkę francuski, ponieważ Francuzi nie bardzo chcą mówić po angielsku. Program Erasmus znalazł się w naszej szkole dzięki naszej szkole partnerskiej Malin Krott Gymnasium z Dortmundu. Jest to szkoła, która zapytała nas, czy chcielibyśmy z nimi uczestniczyć, więc bardzo chętnie się podjęliśmy tego wyzwania. W programie brało udział jeszcze 5 innych krajów: Belgia, Francja, Szkocja, Słowenia, Niemcy i my. Także jest to naprawdę bardzo międzynarodowy projekt. Dzieciaki mogą podróżować do 3 krajów. Pierwsza podróż odbyła się do Francji, czeka nas w styczniu Słowenia i w marcu wyjazd do Dortmundu. Liviu, niedawno wróciliście z bardzo ciekawej, interesującej podróży. Dokąd pojechaliście? Pojechaliśmy do Francji, do miejscowości Buwe. Dużo z nas mieszkało poza tą miejscowością. Każdego ranka spotykaliśmy się w szkole w Buwe. Widzieliśmy katedrę, chodziliśmy ze szkoły na różne wycieczki. Był tam m.in. spacer salamandry, gdzie szliśmy szlakiem na ulicy. Było widać małe jaszczurki. Nie baliście się? Nie, bo to były jaszczurki zrobione z brązu. A w jakim języku się porozumiewaliście tam, gdzie byliście? Głównie po angielsku, ale właśnie cały czas słuchaliśmy języka francuskiego, co było dla nas bardzo fajnym doświadczeniem, które na pewno dało nam wiele satysfakcji, że tam byliśmy. Aleks, powiedz, czy podoba Ci się pomysł realizowany w szkole związany z wymianą? Tak, bardzo mi się to podoba i cieszę się, że nasza szkoła organizuje takie rzeczy. Jakie rzeczy? No właśnie wymiany międzynarodowe, takie wymiany rodzinne, że tak powiem. Cieszę się, że szkoła właśnie takie rzeczy organizuje. A ostatnia podróż była dokąd? Do Francji, do Buwe. I jak wyglądała? Na początku z lotniska we Wrocławiu polecieliśmy do miejscowości właśnie Buwe we Francji. Byliśmy w tej Francji 5 dni i w piąty tak naprawdę dzień, w piątek, wylecieliśmy też z miejscowości Buwe do Warszawy. A z Warszawy przyjechaliśmy właśnie do Wałbrzycha. Gdzie mieszkałeś we Francji? U kogo? Ja mieszkałem u rodziny 5-osobowej. Dwóch chłopców i jedna dziewczynka. No i wiadomo, rodzice. Jak było? Było fajnie, podobało mi się. Podobał mi się klimat i widok z okna na potężną katedrę. A w jakim języku się porozumiewaliście? Przede wszystkim w języku angielskim i niektóre słowa mówiłem po francusku, takie jak merci czy bonjour. Było bardzo fajnie, bo bardzo dużo osób poznaliśmy, trochę kilka słów nawet się we francuskim nauczyliśmy, no i tak poćwiczyliśmy angielski też i nawet piszemy z osobami z tych rodzin do teraz. Było fajnie? Bardzo fajnie. Jakby była taka możliwość, to on chciał jeszcze raz pojechać. Na pewno to marzenie się spełni w tej szkole. Takie wypady są organizowane dość często. Tak, myślę, że może się spełni. Powiedziała tam moja rodzina nawet, że jak chcę, to sam mogę do nich przyjechać kiedyś. Masz to w planach? Tak. Karol, a wyrecytujesz mi jakiś wiersz Adama Mickiewicza? A no, żartowałam. Chciałabym cię zapytać o tego robota, którego stworzyłeś. Dobrze. Ogólnie ja nie stworzyłem tego robota. Byli to uczniowie innych klas.
czas szkoły Kleber. My dostaliśmy go już w sumie zaprogramowanego i po prostu naszym zadaniem było go puścić przez tor. Niestety okazało się, że nawierzchnia toru nie była zbyt równa i musieliśmy zmienić program robota. Jednak udało się. Pieruch, bo tak ma na imię, dotarł na metę. A gdzie była ta meta? No było to na boisku szkolnym we Francji i po prostu był to tor przeszkód, który trzeba było pokonać. Czy wasi koledzy z Francji byli zachwyceni tym robotem? Tak, było, że tak powiem, wielkie widowisko. Niestety nie udało się zorganizować wyścigów robotów, ponieważ uczniowie z Niemiec nie wzięli go, więc trochę szkoda. Po prostu zajęliście pierwsze miejsce w związku z tym. Dokładnie.